Najskuteczniejszym ćwiczeniem na mięśnie brzucha, na ich ogólną masę, są tak zwane spinania, które po wielu, wielu latach różnego rodzaju doświadczeń jakby opracowałem wspólnie z kolegami i wygląda to w ten sposób, że wykorzystujemy do tego najlepiej drabinki i kawałeczek materaca, tak jak w tym przypadku. Otóż ćwiczenie wygląda bardzo prosto. Zademonstruję najpierw, a potem omówimy szczegóły. Pierwsza sprawa to pozycja, którą przyjmujemy. Stajemy przodem do drabinek i stajemy właściwie tuż przy nich. Dotykając cały czas kolanami drabinek, wykonujemy przysiad. Kładziemy się na plecach i stopy zakładamy na taki szczebelek, żeby kąt zawarty między podudziem a udem był leciutko rozwarty. Nie zakładamy stóp w ten sposób, jak zawsze się to robi, tylko tak, po to, żeby w czasie wykonania spięcia, a spięcie polega na przyciągnięciu dolnej części klatki piersiowej do górnej części miednicy, wykonać ruch stopami do góry, zwróćcie na to uwagę, po to, żeby biodra wciskać w materac. Na tym polega tajemnica tego ćwiczenia. Można to robić bez obciążenia i bez obciążenia wygląda to tak. Albo tylko tego trzeciego jakby stylu nie polecam, bo większość z was ciągnie rękoma głowę w dół, a to nie o to chodzi. Z czasem zaczynamy stosować również obciążenie. Obciążenie stosujemy zawsze kładąc je na klatce piersiowej w taki sposób. I teraz proszę zwrócić uwagę, jak krótki wykonujemy ruch. I proszę zwrócić uwagę na moje stopy, co one robią. Aż się wygina szczebelek. Gwarantuję, że przy średnio silnych mięśniach brzucha osoba, która zazwyczaj potrafi zrobić 5 serii po 100, po 200 ruchów, wykona z ciężarkiem 10-kilogramowym 8 prawidłowych ruchów. Nie wykona więcej, nie ma najmniejszych szans. Musiałby być to jakiś fenomen. Chodzi o to, no oczywiście jeśli o cięższych ludzi chodzi, chodzi o to, że jeżeli prawidłowo wykorzystamy wszystkie elementy tego ćwiczenia, to po prostu fizjologia nie pozwoli na to, żeby wykonać więcej skurczów. Ja ćwiczę w taki sposób, że w ciągu tygodnia, a w tygodniu ćwiczę brzuch dwukrotnie, wykonuję wszystkich powtórzeń na mięśnie brzucha około 50, 60, góra 70. Wszystkich powtórzeń. Jeszcze niedawno na zawodach kulturystycznych, na których startowałem, w większości sędziowie i koledzy, współuczestnicy właśnie tych zawodów zazdrościli mi właśnie dobrze wyeksponowanych mięśni brzucha. Po 40 latach doświadczeń stwierdziłem, że tylko te dwa ćwiczenia, które robiłem, a więc podciąganie kolan do klatki piersiowej z obciążeniem i spinanie brzucha z obciążeniem, dało tak pozytywne rezultaty.